Ifu Dodo. W języku japońskim oznacza to majestatyczny oraz autentyczny. I ten samochód za mną taki ma być. Pytanie, czy jest? Zapraszam Was na krótką prezentację o najnowszym Mitsubishi Outlander. No i patrząc z przodu na ten samochód, niewątpliwie jest on majestatyczny, bo sprawia wrażenie potężnego. Natomiast oczywiście znajdziecie tutaj wiele elementów, które nawiązują do języka stylistycznego Mitsubishi. Mamy tutaj podzielone reflektory, na górze światło do jazdy dziennej w technologii LED, na dole światła mijania i światła drogowe również w technologii LED. Natomiast to, co warte podkreślenia, to mamy tutaj połączenie dwóch funkcji, a mianowicie te obłe kształty nawiązują do Mitsubishi Pajero i mają pełnić funkcję bezpieczeństwa, natomiast ten wewnętrzny grill ułożony właśnie w taki kształt nawiązuje do Lancera Evo i to ma być funkcja tego performance'u. Natomiast czy ten samochód jest bardziej dynamiczny czy bezpieczny? No moim zdaniem bliżej mu do Pajero niż do Lancera. Jeśli chodzi o boczną linię, to mam wrażenie, że to jest klasyka Outlandera, bo patrząc na ten samochód nie będziecie mieli żadnej wątpliwości, z jakim modelem macie do czynienia. Natomiast jeśli chodzi o wymiary, na długość nowy Outlander ma 4,72 m, na szerokość 1,82 m i na wysokość 1,75 m. Tył mnie osobiście podoba się najbardziej. Jest tutaj połączenie klasyki i nowoczesności. Natomiast jest tutaj również nawiązanie znowu do Mitsubishi Pajero, gdzie już Wam tłumaczę, ten element jest w kształcie trapeza i on ma jakby nawiązywać do całego kształtu Mitsubishi Pajero. No mocno naciągnięta teoria, ale uważam, że akurat ten tył jest mocno zgrabny. Macie tutaj oczywiście lampy w technologii LED. Nie dzieje się tutaj za dużo, ale również moim zdaniem nie za mało. Wnętrze Outlandera odzwierciedla japońskie omotenashi, czyli dbałość o szczegóły. Ten zwrot znamy chociażby z Lexusa, natomiast tutaj też mamy do czynienia z japońską marką i powiem Wam szczerze, że to wnętrze mi się podoba. Trochę wieje mi tutaj Mazdą, ale zastosowano tu mnóstwo poziomych linii. Jakbyście się mocno przypatrzyli, to ta pozioma linia wyrównuje się z kierownicą, co ma stwarzać większe poczucie przestrzeni i ja uważam, siedząc w tym Outlanderze, rzeczywiście udało się to Japończykom osiągnąć, bo auto nie jest ciasne i wydaje się, jakby było klasę wyżej niż rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o wykonanie, no nie będę go bardzo macał ani szarpał, bo mówimy tutaj o dość wczesnych samochodach, ale już widać, że jakość wykonania jest naprawdę na fajnym poziomie i nawet te twarde plastiki nie są plastikami, które przeszkadzają albo przynajmniej nie wyglądają źle. I jak się je dotyka, to również są przyjemne. Więc uważam, że jakby całość tego wnętrza i cały ten projekt jest bardzo, bardzo udany. A jak wygląda tylna część Outlandera? No muszę przyznać, że przestrzeni jest tutaj dużo, ale co ciekawe, siedzi się dużo wyżej niż fotele przed nami. Zobaczcie, ten fotel ustawiony jest oczywiście pode mnie. Ja przypominam, mam 183 cm wzrostu. Na stopy tu jest, myślę, mnóstwo miejsca. Przed kolanami również, nad głową. No nad głową daje dużo to wycięcie, natomiast jak się wychylicie tutaj, no to tu już jest jakby okno dachowe, więc czuć, że tej przestrzeni jest mniej, ale nie szuram w ogóle włosami, więc nie będę się tego czepiał. Ale to do czego chciałem nawiązać. Zobaczcie, ile ja siedzę tutaj wyżej, bo ja teoretycznie mogę patrzeć przez przednią szybę nad fotelem kierowcy. I to jest dość ciekawe rozwiązanie, bo jakbyśmy siedzieli w autobusie trochę. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest tutaj dość przestronnie. Podparcie pod udami jest okej, bo pamiętajcie o tym, że mamy tutaj do czynienia z samochodem, który ma dość sporą baterię, więc ta podłoga jest podniesiona i to podparcie jest nieco gorsze. Natomiast co otrzymamy z tyłu? Otrzymamy oczywiście podłokietnik, który jest od razu przejściem do bagażnika i to jest w sumie dziwne rozwiązanie moim zdaniem. Aczkolwiek otrzymacie tutaj oczywiście dwa uchwyty na kubki, macie kieszenie za fotelami, to trzy kieszenie nawet w każdym fotelu. Są oczywiście ISOFIX-y, ale to już jest wymóg. Macie podgrzewane zewnętrzne części tej kanapy. Macie wyjścia USB-C i gniazdko. To jest złoto i to jest jedno z lepszych rozwiązań. Jeśli chodzi o bagażnik, to Outlander oferuje Wam 495 litrów w standardowym układzie. I zobaczcie, mamy tutaj no niestety zwykłą roletkę. Natomiast jest tu kolejna rzecz, która jest złotem, czyli kolejne gniazdko. Natomiast sam bagażnik niestety jest bardzo wysoko, więc będziecie musieli mocno się napracować, żeby wsadzić tutaj cięższe rzeczy. Mamy tutaj oczywiście schowek pod podłogą na kable
I w sumie tyle, źródło światła, dwa haczyki, za dużo się tutaj nie dzieje. Ale warto wspomnieć o tym, że jeśli położycie sobie oparcia tylnych foteli, to otrzymacie 1422 litry. Ten samochód tutaj to hybryda typu plug-in. Mamy tutaj 16-zaborowy silnik DOHC o pojemności 2,4 litra, który generuje 136 koni mechanicznych i 203 Nm. Szczerze mówiąc, jak na tak spory silnik, to niewiele. Ale pamiętajcie o tym, że mamy tutaj jeszcze silniki elektryczne. A to całkowicie zmienia postać rzeczy, bo przedni silnik elektryczny generuje 116 koni mechanicznych, natomiast tylny aż 136 koni mechanicznych. Oba zasilane są większym akumulatorem litowo-jonowym, a moc przenoszona jest na koła za pośrednictwem przekładni z funkcją elektronicznie sterowanej zmiany biegów, co w sumie w całym układzie skutkuje większą o około 40% mocą w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. O jakiej więc mocy całego układu mówimy? 306 koni mechanicznych, co sprawia, że ten bądź co bądź sporych rozmiarów SUV przyspiesza do 100 km na godzinę w 7,9 sekund. Do tego akumulator trakcyjny ma teraz pojemność 22,7 kWh, co ma, według deklaracji producenta, przekładać się na zasięg elektryczny na poziomie 86 km. Do tego warto wspomnieć, że nowy Outlander PHEV korzysta również z systemu pompy ciepła, który zmniejsza zużycie energii nawet podczas korzystania z klimatyzacji i przyczynia się do wydłużenia zasięgu elektrycznego w niskich temperaturach. Na koniec zmiany techniczne, bo w nowej generacji Outlandera zmodyfikowano zawieszenie i układ kierowniczy. Opony, amortyzatory i sprężyny zostały dobrane pod kątem poprawy komfortu jazdy, a elektryczne wspomaganie układu kierowniczego z dwiema zębatkami zaprojektowano z myślą o łatwiejszym kierowaniu podczas parkowania i lepszym wyczuciu reakcji samochodu przy średnich i dużych prędkościach. To są na razie tylko deklaracje, więc czy to prawda, sprawdzę dopiero, kiedy ten samochód trafi do naszej redakcji. Na razie musimy uwierzyć producentowi na słowo. Na koniec wszyscy chcieliby pewnie poznać odpowiedź na pytanie, ile kosztuje nowy Outlander. Niestety tego jeszcze konkretnie Wam nie powiem, bo polskich cen nie ma. Ale poszparałem tu i ówdzie okazuje się, że na zewnętrznych rynkach ten samochód ma być wyceniony w okolicach 40-50 tysięcy euro. W związku z czym w Polsce spodziewałbym się kwoty na poziomie między 220 a 250 tysięcy złotych. Czy moje spekulacje okażą się prawdziwe? Dowiemy się dopiero w przyszłym roku, bo auto ma trafić do salonów w marcu 2025 roku. W związku z czym ceny pewnie poznamy chwilę wcześniej. No i jak Wam się podoba nowy Mitsubishi Outlander? Oczywiście nie opowiedziałem Wam, jak się tym samochodem jeździ, bo aktualnie jestem na statycznej prezentacji tego samochodu. Jeśli chodzi o jazdy, one będą dopiero w przyszłym roku. Tak samo ten samochód do salonów trafi w przyszłym roku. Ja już nie mogę się doczekać, aż to auto przyjedzie do nas do redakcji. Będę mógł się nim przejechać i opowiedzieć Wam w całości, co oferuje Wam Outlander. Póki co wygląda to ciekawie, ale dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie i czy podobał Wam się ten film. Jeśli tak, czekam na Wasze łapki w górę i oczywiście na komentarze. Do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!